szkołę kończy, tak dobry zamknięcie. Witam Państwa serdecznie. Szanowni Państwo, dzisiejsza konferencja poświęcona polityce zagranicznej Polski, a właściwie polityce wschodniej, co do której istnieje wiele rozbieżności, wiele nieporozumień i przede wszystkim wiele kłamstw szerzonych przez media tak zwanego głównego rynku. Organizatorami dzisiejszej konferencji jest Stronnictwo Tak dla Polski reprezentowane przez pana Przemysława Piastę. I Ruch Budowo Narodowy reprezentowany przez moją skromną osobę. Proszę Państwa, zgodnie z zapowiedzią nasze obrady otworzy pan redaktor Adam Śmiech, który wygłosi prelekcję na temat miejsca Polski w Europie w myśli politycznej Romana Dmowskiego. Myśmy zaczęli, tak powiem, od źródeł, od korzeni. Niestety, pani profesor Raźny, na którą bardzo liczyliśmy jako wybitną specjalistkę od stosunków polsko-rosyjskich, nie przybędzie na naszą konferencję, ponieważ wczoraj wieczorem dostał ataku prawdopodobnie sercowego, jak jej mąż, i musiała go odwieźć do szpitala. No, w związku z tym jest rzeczą oczywistą, że nie mogła przyjść. Trzecim prelegentem będzie pan profesor doktor Adam Wielomski, który podejmie temat polityki wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem w kwestii polsko-białoruskich, polsko-rosyjskich i rosyjsko-ukraińskich. Witam serdecznie naszych prelegentów. I oddaję głos panu redaktorowi Śmiechowi. Jednocześnie w czasie dyskusji bardzo bym prosił, żeby Państwo się przedstawiali, bo część z Państwa jest na... Proszę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja pozwolę sobie siedzieć, jeżeli Państwo nie mają nic problemów, dlatego że mam przygotowanych sporo materiałów, z których muszę korzystać, a niestety no, wzrok jest taki, jaki jest. I proszę Państwa, tytułem wstępu, myślę, że dla większości obecnych będą to rzeczy znane. Być może część będzie znana dla części, inna część dla innych części. Natomiast wydaje mi się, że pomimo tego, że są to rzeczy znane, warto je podać w jednym miejscu. I to chciałbym dla Państwa uczynić. Szanowni Państwo, zanim przejdę do właściwych rozważań, muszę odnieść się do naszej rzeczywistości, do tego, co obserwujemy za oknem. Wydaje się, że dobrym mottem dla określenia tego swoistego obłędu politycznego, z jakim mamy obecnie do czynienia, jest następująca fraszka Staudenbergera. Z lęku przed rusycyzmem wielu naszych braci nie mówi kot się czai, lecz kot się herbaci. I wydaje mi się, że to jest dobry tekst określający to, czy mamy do czynienia za oknem, tak jak powiedziałem wcześniej. Trzeba powiedzieć sobie wprost, im dalej od roku 89, tym dalej w Polsce od Dmowskiego i jego myśli. Żyjemy w kraju, którego myślenie polityczne kształtowane jest przez miksturę XIX-wiecznych pomysłów powstańczo-straceńczych, przez tak zwaną ideologię obozu Piłsudczykowskiego oraz emigracyjne zalecenia, których wyrazicielem i symbolem był Jerzy Giedroyć. Wszystkie wymienione elementy naznaczone są bardzo silną cechą, a mianowicie czepianiem się obcej klamki, któremu towarzyszy życzeniowe traktowanie zachowań tychże obcych. Stworzono coś na postać pseudowiary polskiej, której dogmatami są antyrosyjskość, przybierająca jakże często i silnie, zwłaszcza po katastrofie smoleńskiej, postać rusofobii,
oraz idąca z nią w parze bezkrytyczna miłość do każdej Ukrainy antyrosyjskiej. Ponieważ nie jest to referat na temat współczesności, ograniczę się do stwierdzenia, że w obecnej Polsce nie istnieje już w kręgach władzy i opozycji parlamentarnej myślenie polityczne odwołujące się choćby do tradycji polityki realnej, nie mówiąc już o odwoływaniu się do konkretnej myśli reprezentowanej przez Moskiewicz. Jesteśmy politycznie infantylni, nas wskroś przewidywali, zaś polityka naszych, w cudzysłowie, elit, są prostotą bije konstrukcję cepła. Psypa Wołowa, takie skojarzenie pojawia się u każdego, kto dokonuje analizy polskiej polityki ostatnich lat. Rosja, twój wróg, bij we wroga bez względu na wszystko. Jak zauważył niegdyś Jędrzej Gierek, dla tych ludzi istnienie Polski ma sens jedynie o tyle, o ile szkodzi Rosji. Oto hasła, którymi daje się streścić ten dramat, z którym mamy na co dzień do czynienia. Diagnozę powyższego stanu celnie wyraził w swoich ledwo dostrzegalnych medialnych wystąpieniach profesor Stanisław Bieleń, pisząc: uważam, że rusofobia jest zjawiskiem powszechnym w Polsce. To pewna moda, nad której zasadnością nikt się nie zastanawia. Pod wpływem gorączki ukraińskiej i antyrosyjskiej histerii mamy do czynienia z niezwykle wypaczonym obrazem Rosji i samego Putina. Postrzeganie Rosji wyłącznie jako państwa wrogiego i agresywnego przez pryzmat konfliktu ukraińskiego jest największym błędem percepcyjnym polityki zagranicznej Polski. I wracając do mojego toku rozważań, obserwujemy całkowitą uległość, powolność polityki obecnego rządu wobec polityki USA i Unii Europejskiej. Jak również obserwujemy wypowiedzi prominentnych postaci największej siły opozycyjnej, agresywne wobec Rosji, miotające obelgi, przepisujące natychmiast największe zbrodnie Rosji i prezydentowi. Mamy wreszcie oficjalne wypowiedzi samego lidera opozycji, który mówi w ostatnim wywiadzie dla Dosze, czy u podstaw aktywnej polityki zagranicznej musi leżeć założenie, że stosunki z Rosją jeszcze przez długi czas nie będą dobre. Może kiedyś tak, ale nie teraz. Czy to jest program polityczny odpowiedni dla Polski, odpowiadający naszym interesom i oczekiwaniom? Odpowiedź może być tylko jedna – nie. Obecny rząd proponuje dla Polski politykę wasalną, bezpodmiotową. Czego zaś możemy spodziewać się po ewentualnym rządzie obecnej opozycji? Czy nie stoi przed nami realna perspektywa i groźba zerwania stosunków z państwem rosyjskim? Kończąc wątek współczesności, pragnę stwierdzić, że to, w jaki sposób Roman Dmowski i jego obóz polityczny widział miejsce Polski w polityce europejskiej i światowej, jest całkowitym zaprzeczeniem tego, co dwa czołowe nurty w istocie jednej już publicznej polityki polskiej obecnie nam proponują. Jaki był więc system Dmowskiego? Pozwolę sobie ograniczyć swoje wystąpienie ze względu na obszerność zagadnienia do kwestii zasadniczych z jednej strony, z drugiej ze strony do okresu międzywojennego, czyli wtedy, kiedy polityka prowadzona przez Dmowskiego była, czy jego propozycje ideowe, polityczne były tworzone na gruncie już niepodległej Polski, a nie wcześniej, kiedy można postawić zarzut, że była to polityka partyjna. Szczególnie chciałbym przybliżyć Państwu bardzo krótki okres i nie mogą być w związku z tym, że był krótki, zbyt owocny, jeżeli chodzi o osiągnięcia. Niemniej jednak bardzo ważne kwestie Dmowski jako minister spraw zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej przez niecałe 7 tygodni zarówno wypowiedział, jak i dokonał. Proszę Państwa, zacznijmy więc od tego, jeżeli chodzi o pryncypia polityki międzynarodowej w ujęciu Romana Dmowskiego. Juliusz Zdanowski, jeden z endeków czołowych starszego pokolenia, zanotował, że w odpowiedzi
na próbę kontaktu i ułożenia stosunków pomiędzy obozem sanacyjnym, który wówczas rządził w Polsce, a obozem narodowym, Udmowskiego pojawił się pewien pułkownik i poprosił o Udmowskiego o to, żeby sformułował warunki, jakie powinny być spełnione jego zdaniem, żeby do takiego porozumienia doszło. I pomijając trzy inne warunki, Udmowski powiedział: zagraniczną politykę musicie robić naszą. Co to w takim razie oznacza, proszę Państwa, nasza, czyli enderska, w tym wypadku narodowa polityka zagraniczna. I wracam właśnie do tego, o czym Państwu przed chwilą wspomniałem, a mianowicie do tego krótkiego okresu, kiedy Udmowski pełnił jedyną praktycznie rzecz biorąc funkcję, nie licząc oczywiście bycia delegatem Polski jako prezes Komitetu Narodowego Polskiego na konferencji warszawskiej, ale później już tej Polsce ustabilizowanej po zamknięciu kwestii granic pełnił tylko tę jedną funkcję. I 16 listopada 1923 roku odbyło się spotkanie ministra, czyli Udmowskiego, z Komisją Spraw Zagranicznych Polskiego Sejmu. Udmowski powiedział wówczas, przedstawiając założenia swojej polityki, następujące rzeczy. W systemie polityki polskiej, polityki zagranicznej, punktem wyjścia są dla mnie dwa fakty. Po pierwsze, fakt, że mamy ustalone, uznane przez mocarstwa granice. Po drugie, że nasze położenie wewnętrzne, w którym na pierwszym planie znajduje się potrzeba uzdrowienia skarbu. Z tych dwóch założeń wychodząc, uważam, że polityka nasza musi być ściśle pokojowa. Wynika to z faktu, że posiadamy, powtórzę, uznane granice, co daje nam pewność prowadzenia właśnie polityki pokojowej. Z tego powodu polityka nasza musi opierać się na następujących zasadach. Po pierwsze, na poszanowaniu jak najściślejszych traktatów. Po drugie, na nieinterweniowaniu w sprawy wewnętrzne sąsiadów i innych państw. I po trzecie, musi ona dążyć do jak największego rozwoju naszych stosunków handlowych, ułożenia ekonomicznego współżycia z państwami. Z samego tego wymienienia zasad polityki zagranicznej przez Udmowskiego widzicie Państwo, jak słuszne jest to, co